Teraz głos w imieniu grupy EKR zabierze pani Beata Szydło. Pani przewodnicząca, szanowna pani komisarz, pani przewodnicząca komisji, szanowni państwo. Pani przewodnicząca von der Leyen mówiła przed momentem o solidarności i o jedności, której potrzebujemy w tej chwili, aby przezwyciężyć ten wielki kryzys, przed którym stoimy wszyscy i o którym rozmawiamy już tak bardzo długo. Tygodnie, miesiące mijają, a my ciągle jesteśmy w tym samym miejscu. Ciągle są plany i ciągle słyszymy słowa właśnie o solidarności i jedności. Potrzebujemy solidarności i jedności, ale szanowni państwo, pytanie jest takie, na czym ona ma polegać? Czy będzie solidarność i jedność w Europie, w Unii Europejskiej, jeżeli będą podważane demokratyczne wybory i decyzje obywateli, które podejmują w swoich państwach europejskich. Zarówno decyzje wyborcze, jak i potem decyzje demokratycznie wybranych rządów. Podważane tylko dlatego, że nie podobają się większości, która tutaj siedzi dzisiaj, mówi o potrzebie zmiany polityk energetycznej, polityki między innymi uchronieniu obywateli Europy przed kryzysem. I bardzo często i lewa, i środkowa strona tej sali zapomina, że ta polityka i to życie w tej chwili w Europie wygląda między innymi dlatego tak, że takie, a nie inne decyzje zapadały tutaj, na tej sali. Po raz kolejny trzeba przypomnieć Nord Stream 2, chociażby ten projekt. Trzeba często podejmować ważne, odważne decyzje i umieć sprzeciwić się większości, kiedy to jest potrzebne i kiedy to ma służyć obywatelom Europy. Trzeba czasami umieć powiedzieć weto po to, żeby wzbudzić refleksję wśród większości. Ja mam nadzieję, że Rada Europejska wreszcie podejmie odważne decyzje na tym najbliższym szczycie, bo tego potrzebują Europejczycy, tego potrzebujemy my wszyscy, żeby przetrwać, żeby pokonać Putina i rozwiązać wreszcie ten kryzys. Europejczycy potrzebują dzisiaj wsparcia. Nie można prowadzić polityki klimatycznej kosztem jakiejkolwiek grupy społecznej. Musimy wreszcie racjonalnie zacząć podchodzić do spraw klimatycznych i energetycznych. Jest jedna rzecz, którą możemy zrobić bardzo szybko i to pomoże całej Europie. Trzeba wreszcie zawiesić patologiczny system ETS. O tym mówi między innymi polski rząd i myślę, że na tyle odwagi wreszcie wystarczy przywódcom europejskim na najbliższym szczycie. Dziękuję bardzo. Thank you.